Cześć, jest ja, Gaz19, witam was w kolejnym odcinku z Gotika. Jesteśmy w podobnym miejscu, ale o innej porze. I teraz tak, mamy przy sobie 2500 bryłek. Haha, posprzedawałem całe ziele. Haha. I pierwotnie lecimy oddać misję temu bal coś tam, bal chyba Irinowi to było. Isidro. Sprzedałem całe ziele. A moje 200 bryłek? Proszę bardzo. Świetnie. Teraz bal Kagan może mi... No wiesz... Miło było robić z tobą interesy. Dobra. Trochę kaszel mnie zmaga. Daliśmy mu 200 bryłek, czyli mamy 2 i 300. Teraz trzeba oddać 400 Laresowi do doświadczenia. No ale co, stać nas. Stać nas, nie potrzebujemy jakoś dużo tych bryłek jeszcze. Przy okazji, jak pójdziemy do Berasa, to chyba są 3 dziela za darmo, więc możemy co tam podejść. I przy okazji zobaczymy dwie osoby, z którymi można pogadać, tym jeszcze z którymi nie gadaliśmy. Więc pójdźmy do Laresa, czyli zapiszmy zanim pójdziemy, czy to da w ogóle jakieś doświadczenie. Lares. Witaj! Mam dla ciebie 400 bryłek. Dobrze. Świetnie. To mi chyba wystarczy. Chcę się nauczyć. Dobra, to nieważne. Dobra, ja mam ciągle te punkty, nie? Ja mam ciągle 10 punktów. O, to jest obracanie. Jak spadamy, jak klikamy ciągle te dwa klawisze, to możemy mieć 0 fall damage'u. A tu widziałem typu o nazwie Clean gdzieś. Albo tu na dole. Wiem, że tu tego bacza trzeba. O, tu jest Clean. Nie, witaj, przyjacielu. Czego możesz mnie nauczyć? To zależy. A co chcesz wiedzieć? Otwieranie zamków. Kradzież poziom pierwszy. Otwieranie zamków chyba będzie lepsze. Kradzież poziom pierwszy. Nie, na razie nic. Czyli już wiem czego. Chyba, że z nim gadałem. Bacz, z tą gadałem? Wszystko w porządku? Cześć, kim jesteś? Nie twój interes. Nie podoba mi się twoja gęba. Okej, to sobie... O kurde, co się tu dzieje, szkodniku? A, jeszcze możemy pójść do wilka po nową zbroję. I to też zapiszemy specjalnie, żeby zobaczyć, czy ta zbroja faktycznie jest dobra. Czyli nie wiem, czy ją zapisamy po prostu taką... Witaj! Jeżeli wilk. Potrzebuję lepszej zbroi. Handeli. Zajmuję... Skupuję skóry i futra od myśliwych. Gdybyś miał kiedyś tak... Masz coś, co to jest za książka? Krzepicy, okej. Okay. Strzały, łuki, kusze masz może? Nie masz kusz. A te wszystkie łuki mam chyba. O, chociaż nie, to nie jest chyba lepszy. Ale mogę ci sprzedać te gówna. 48 bryłek. Ja bym chciał ci, to byłoby równe 50. No i tak to właśnie zrobię, a kilof sobie chyba jakiś znajdę. Przecież nie, kilof muszę sobie zostawić, to na rudę będzie. To jest tu w ogóle jeszcze takich pierdół. Nie, bo po 10 to idzie, to nieważne. No nie. O, cyk. Tuczka walorna. Tam było do tych drzwi tamtych, ja je sobie otworzyłem, więc 50 bryłek weźmiemy. Więc... przyjmij. I potrzebuję lepszej zbroi. Potrzebuję lepszej zbroi. Teraz, kiedy jesteś jednym z nas, mogę ci jakąś sprzedać. No i ciężki puncher z szkodnika. Jest za 1200 bryłek. A mamy ten pancerz z szkodnika już, więc... Możesz mi sprzedać ciężki pancerz? Ta zbroja uchroni cię przed każdym zagrożeniem. Sam taką noszę i jak dotąd nie zostałem nawet draśnięty. To bardzo solidny pancerz. No. Przyda się nam, ponieważ... idziemy do kopalni, nie? A tam będzie ciężko. No i patrzcie, 30-40, czyli o praktycznie przed magią, nie, przed ogniem jest o 5, a przed bronią jest o 10 nawet, więc ciężki pancerz szkodnika jest nasz. Ej, Gor, możesz mnie czegoś nauczyć?
Nie możesz mi do zobaczenia. O Jezu. Mam jeszcze ciągle te punkty umiejętności. 10. Tam był łuk, ale nie. Może tutaj ktoś mnie czegoś nauczy? Nie wiem, może... Jorlof, ty możesz coś chciałeś? Torlof, nie Jorlof. Chciałbym. Ni, przyjmuję. I dopóki nie będziesz jednym z nich, radzę ci dobrze żyć z lat. Jeśli chcesz dobrą radę, chłopcze, spróbuj zwinąć, kiedy chłopcy uznają, że nie... A jak mam to zrobić? Najpierw musisz zyskać. Dobra. Lecimy do starej kopalni. Przy okazji odpiszę. Lecimy do starej kopalni, to będzie po drodze, zabijemy parę potworków. Z tym pancerzem będzie nam lepiej. Tam się bić. Właściwie dlaczego im nie jest tutaj tak gorąco? To są futra. To jest odzież z futra, dosłownie chyba futra wilka. Nie wiem, ale źle sprzedałem, dwie misje zrobiłem. Doświadczenie wzrosło. Ile mam jeszcze bryłek? 802. No to nalajcie, jeszcze fajnie, dużo bryłek mam. Mieczyk mam nawet dobry, to bojowy. Mieczyk mam dobry, sprzedawałem rzeczy, teraz spełzaczy, dużo rzeczy będzie chyba szło. Po pancerze nawet będziemy mogli... Nie, pancerz, chyba płytki pancerza. Nie będziemy mogli na razie wydobywać z nich. Ale to te topielce może pobić przecież, nie? No, zapiszmy sobie grę w ogóle. Możemy wyjść tędy? No tam będzie wodospad, więc będziemy mogli. Jump. Mieczyk mam dobry. Cześć, znowu jestem po przerwie. Nie, przerwało mi po prostu nagrywanie. Nie wiem dlaczego i jakim cudem, bo nie mam miejsca na dysku, no normalnie. W ogóle do Steama wyszła jakaś fajna aktualizacja, która w ogóle przerabia całą bibliotekę. A. Wczoraj bardzo całą bibliotekę. W ogóle przydałoby się jakiś live zrobić na przestrzeni kilku dni. Na jedzenie prawie mamy cel zrobiony. Może ktoś jeszcze prześle jakieś datki. Oczywiście Total War będzie na live'ie. Jak ktoś ogląda oczywiście to. Się gram ze sam. A datki wpływają same, haha. Dobra, wbijamy do środka. Cześć. Dzielina pełzaczy, siedzi na bagnach, no i dobra, tutaj jest jeszcze nic nie ma takiego ciekawego do zrobienia, wbijamy do środka. Więc save all, o, wbiliśmy, możemy się tu w każdym momencie zabić, pamiętamy ostatnią drabinę. Ty mnie jakoś przywitasz czymś? Nie, dobra. Do zobaczenia. Idę dalej. Nowy obóz rządzi, oho! Nie? Uff, ja pierdzielę, się wystraszyłem, że zginę. Uff. Halo? Do zobaczenia. Już nie macie nic do powiedzenia, widzę. W ogóle jesteśmy Gildia Szkodnik. Jesteśmy sobie po drabinie, na bezpiecznie. Tutaj wrócił ten typek? Nie. Zebrałem tu ze wszystko ze skrzyń? Tak. Tak. Może coś jeszcze gdzieś leży? Zanim tu przyjdzie. Bo ja tam muszę zejść na dół, żeby on tu się striggerował do przyjścia. Może coś tu leży jeszcze. O, przenikalne beczki widzę. Fajna szafka. No nie ma, dobra. Pewnie zejdziemy na dół i on mi zwróci uwagę. Ej ty, no. Tam nie było żadnego pieczonego mięsa. Cóż, widocznie się pomyliłem. Życzę miłego dnia. No. Jan.
Gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy. Założę się, że jest tu przynajmniej 100 gniazd. Słuchaj, muszę natychmiast iść do tego gniazda. Nie mam teraz na to czasu. Parę godzin temu zepsuł się nasz rozdrabniacz. Koło zębate pękło w drzazgi. Nie mam pojęcia, gdzie znajdę nowe. Przynieś mi koło zębate, wtedy zajmę się twoim problemem. Koło zębate? A gdzie ja niby mam je znaleźć? Nie mam pojęcia. Jestem równie bezradny jak ty. W którymś z bocznych szybów stoi zepsuty rozdrabniacz. Może tam coś znajdziesz? Rozejrzę się trochę po okolicy. Nie sprawiaj żadnych kłopotów. Z bocznych szybów. No to świetnie. Wręcz zajebiście. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Coś stało. O Jezus, sorry. Zapiszmy przez to pan normalne zjawisko. Bernabar. Co możesz? Te bestie muszą mieć... A mówiliśmy już. Niech. A ty coś masz do powiedzenia? Dobra. Zapisane mam. Poekspimy sobie na pełzaczach. Dobra. No nie, my są jakieś za silne. A małe pełzacze. No chodźcie tu, kurwa. Pojedynczo. No hito go wziąłeś! Jesteś powalony. Wnętrzność i pozaczy. Chociaż to zbieramy sobie. Zrobiliśmy 3. To jest gniazdo. Nie możliwe, że to jest gniazdo. Zaraz sobie będzie tak ciemny, że nic sobie dowidział. Teraz wszystkie odcinki będą w tych gniazdach, tak naprawdę. Słyszę, że jakiś pierścień. Za pierścień. Przepraszam, że to na razie mnie interesuje. No tam nie wskoczę. Piekielnik. Dobra. Coś jest? Nie, kolejny piekielnik. Weźmy sobie pochodnie. Coś widzieć? O, chyba orkowe ziele, krucze ziele. Kolejne piekielniki. Krucze ziele. Coś jest? Chyba nie daje mi nic, bo nie mam nic do wydobycia, więc... Dobra, tutaj oczyściłem to gówno z pełzaczy. Więc tutaj nie mam już nic do gadania, więc zapiszmy segierę. Musi być jednak ziarno prawdy. Lecimy dalej. Będzie kolejny szyb. Przecież nie, miałem poszedł do tego rozdrabniacza, który jest na dole. I wtedy bym się zapytał, o co chodzi. Więc ja bym na razie poszedł na sam dół. Tak co chwilę te gniazda to... Widzisz, to taki, wiecie, no niezbyt fajne zadanie na razie. Chociaż fajnie, bo walka, doświadczenie się wbija, ale gdzieś tutaj się powinno zepsuć. Chyba ktoś... Co tu robił zębacz? Już pełzacz raczej. What the fuck? Aż się... What the fuck? A ty... Co ty robisz? Gór na koszu. Pogadaj ze mną. Nie zbugowałeś się. Wąż. Tu się to zepsuło? On tu po prostu wszedł? Tak po prostu? No tak. Co tu robisz? Poluję na pełzacze. Możesz mi opowiedzieć o przyłowach na walcz be... No się dopiero co było. Jeszcze tam na dół możemy pójść. Tam niżej jest jeszcze jeden. O, odbagował się dzięki mnie. A ten pełzacz, co tutaj przyszedł? A mam wydzielinę, czyli wnętrzności go dzięki temu. A aż gdzieś stąd przylazł, chyba że ktoś tu jest taki ranny po prostu. Ork niewolnik. Nie mogę z nim pogadać.
strażnik. To się zepsuło, ta? No dobra, gdzieś z bocznych tuneli. Możliwe, że tam. Coś. Kościany łuk, o kurde. Chyba jest lepszy nawet. Sprawdźmy. Mogę sprzedać. Coś. Stół zaczął wyciągnąć, nie wciągnę nic, co zaszło. Stół zaczął wyciągnąć, nie wciągnę nic, co zaszło. To jest jakiś boczny tunel, widzę. Tylko kostek w tych. W ścianie. Dobra, idziemy przed ciebie. Żeby tam nie było pierdyliarda pełzaczy, nie? Dobra, nie ma, to jest jakiś kostek. I bryłki. Nie, 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 odwa się od tej bryłki, odwa. Pierścień masz. Co za pierścień? Ogień, a tu jest bonus zręczności. Ale ja już mam taki pierścień, bonus do zręczności. No. No dobra, na to opłacało się tu przyjść po ten pierścień. Sprzeda się go. Się nie zabić. No właśnie. Tu nic nie ma. Wylogowała się pochodnia, ale dobra. Świeci mi po twarzy. Piekielnik. Kolejny piekielnik. Ohoho, a cicho mówiłem przez jakiś czas, przepraszam. Lecimy do tego tunelu. No, zbugowała się totalnie ta pochodnia. I cyk, widzę pełzacze. To zapiszmy sobie. Chodź, a, pochodnie się skończyło. Zbierajmy sobie to wszystko najpierw. Kurwa, kolejny! Się wystraszyłem, jak tam na ten przybieg. Dobra, daj tą pochodnię. Trzeba coś zjeść. Daj mi mięso, ale pieczone. On jest niżej. Dobra, save all. Dobra, lecimy. No nie jest ciekawie tutaj. Jest jakaś platforma zawalona. No nie jest tutaj, kurwa mać. Dobra, padł. No chodź tu, mam tu światło przynajmniej, tu coś widać. O, ty gnojarzu, chodź tu. Dobra, nalecę tam bez pochodni, bo nawet coś widać. Chodź no! Dobra. Krucze ziele. Napój. Ło... Co? To jest jeszcze lepsze! Łomotacz. 37 obrażeń. Woluju. To była co ja kupowałem ten miecz. Tak? Lepsze?
No tak. Ja pierdzielę, straciłem bryłki. No to było tylko 100 bryłek. Może być. Czyli w tym tunelu nie ma tego. Chyba, że tam coś jest. Nie. Dobra, po pochodnie, bo z nami zgaśnie. Lecimy. Save all. Dobra, ten tunel opadany. I jeszcze był jeden tunel po drodze. Daj piekielniki. Ej, to jest druga pochodnia. Dobra, to tą zgaś. No. Teraz ten też możesz zgasić i w takim momencie nie stracę tych pochodni. No i widzisz, jak to fajnie się robi. Tam już byliśmy. Wyżej też były tunele, pamiętam. Tu po drodze był jeden. Dobra. A i wiem, że chyba jeszcze u góry był jeden tunel, na samej górze. No, tam mi się iść trochę nie chce, ale trzeba. Jak trzeba, to trzeba. Mus to mus. Bezimienny musi robić. Co ja należy, no, z niego należy, nie należy. Dobra, lecimy. Krucze ziele, piekielnik, to zbierzmy. Zbierzmy, to chyba tam będzie ten koło zębate. Pochodnia. No, tam jest to koło zębate, ale teraz tak. Co tam jest? Tam jest jeden pełzacz. Tylko jeden? A to ze serio? Tylko jeden? O kurwa, o kurwa. Zapisałem. Dobra, zapisałem, jak wychodziłem stamtąd. Jest gitara. Zgaś tam pochodnie. Gdzie są pochodnie? Tu. Będzie ciemności. Tylko, że tu jest jeszcze jedna pochodnia. Mogę sobie podnieść. Podniosę te piekielniki. Zawsze jakiś bonus do perzetów. Przyciągnę pochodnie. Lecimy dalej. Ajajaj, dobra. Widzicie pan, co daje dużo, bo raz mnie prawie zabiły. Nawet lepiej mieć taką obronę przed właśnie obrażeniami ciętymi, bo na przykład potem można się bić z jakimś tym, jakimś orkiem. Bo wiadomo, to jest nieuniknione, że nie wejdziemy na terytorium orków. Dobra, i teraz jak to zrobić? Żeby nie wbijać tam od razu na potnach, bo ich więcej z tego co widziałem. Dobra, zapal pochodnie. Dobra. Tu sobie pozbierajmy te piekielniki, żeby nie było problemu. Czy ja mogę je powystrzeliwywać z łuku? Tak, to spoko, bo ich jest tam 4. Piąty był gdzieś tutaj. No i spada na dół pochodnia. O! To gitara. Patrzcie, co teraz robimy. Lurujemy je na siebie. One teraz wszystkie do mnie biegły. Tak, musi się zatrzymać. Wiem, co zrobię. Tutaj wyżej idziemy wyżej na razie. Coś tu jest? Tutaj nie widziałem tu zawsze, więc musi coś tu być. Coś... O kurwa. No to nieźle. Wypito. Wiem, że nie powinienem tak pić tego, ale no... Wolę tak zrobić na razie. Potem będę płakał, że nie mam tych napoi. Widzicie, bez akrobatyki byśmy się tutaj nie dostali. Czyli coś tu jest. O, napój. Akurat zużyłem. Kill off. Bruka rudy. O, jak miło. Podejdź bliżej te drabiny. One się pewnie tam uspokoiły już. Coś jest tu u góry. Widzę, parkeir jest. Zapiszmy przed tym parkeirem. Czytajmy tego parkeira. Bo nie chodziło o to, mogłem na shifcie to robić tak naprawdę. Odbiłem się. Nie! Wciągnij tę nową grę. Tak. O Jezus Maria.
Czytaj to. Dobra. Stąd jakbym wyskoczył. Nie, dobra, odbijam się. To wczytajmy sobie i po prostu zejdźmy normalnie. Na razie jeszcze chyba nie mam... Nie wiem, czy akrobatykę da się przy na większych levelach, ale... Po prostu nie potrafię tam skoczyć. A, bo ten dało się po prostu tak przejść, jestem debil. Cóż, zdarza się. Być debilem nawet. Dobra, rozbiegły się z powrotem. Który mam mało HP? Który tam miał mało HP? Chyba tam jeden miał. O, ten. Co znowu? Nie dostał? Myliłeś, chybiłeś, Bezi. Czy walka z pełzaczami będzie pojebana? Dobra, ten ma mało HP. Muszę na niego mieć cel. Teraz ciągle. Niech się... Bezi. Muszę odejść na jakąś odległość znowu. Nie wiem, czy tego właśnie nie wyciąć, a czyli przyspieszyć, bo jak ja będę ich tak nawróciły, tak lurował co chwilę, to będzie przypał. Może zabiję tego jednego. Telefon do mnie dzwoni, zaraz do was wrócę. Dobrze, jestem z powrotem, nienawidzę, jak ktoś mi nagle dzwoni znikąd. O, straf jeszcze! O, ja pierdzie, dobra, szybko lecimy potem tego. Agro musi mi się skończyć. Już się chyba skończyło. No. Nie skończyło mi się agro. Nie wiem, ile mam minut odcinka, bo leciał mi ciągle czas, jakieś 3 do 5 minut poszło, więc... Wrócisz tam, ty Lujum? Który miał mało HP, tak? Dobra, wiecie co? Na koniec odcinka zrobimy YOLO akcję, zapiszemy sobie teraz. Jeśli się uda, to będę bogiem. To są 3. Chociaż? Czekaj. Który miał mało HP? Ty chyba miałeś mało HP. O! Trafiłem, idealnie, dobra. Minus 1, to jeszcze raz zapiszmy sobie, bo on zaraz nam przybiegnie z powrotem. I... Ruszaj się! Low HP. O kurwa. Udało się. Uff. Jedz szybko, mięso. Ale usmażone. Dobra, może być to. Ten skok był ryzykowny, bo nie miałem zaznaczonego zębacza od razu, jak się odwróciłem. Znaczy pełzacza, co ja mam z tymi zębaczami? Zapis. Uff. Dobra, zbierzmy z nich to, co mamy zebrać. Zbierzmy wszystko, co tutaj trzeba będzie zebrać. Aha. Tutaj moja pochodnia spadła. Tu wszystko widać, o dziwo. Wyczyściłem wszystkie korytarze, ale do tego najważniejszego wyszłem jako ostatni, bo stwierdziłem, że na dole będą ten boczny szyb. Dobra, ale teraz tutaj tak, jest koło zębate. Krucze ziele. Sprawdźmy jeszcze, co jest tutaj dalej w tym korytarzu. Zapiszmy, bo nie chcę się tego nowo zbierać. Zginę ewentualnie. Tutaj był ten pełzacz, który był raniony, ale... Aha, i to było po prostu to wszystko, że on tu wchodził, tak? Tak. No dobra, no to w tym momencie zakończymy sobie chyba film, albo wejdźmy na razie do góry i tam zakończymy film, bo nie chcę kończyć tutaj tak, o, pokrwawione wszystko, o, najlepiej. Dobra, fuć, Bezi. Widzicie, pancerz dał dużo. Jednak nie żałuję, że ten pancerz sobie załatwiłem, bo kurde, byłoby ciężko bez niego. O, kurde, prawie spadłem. Drabina. Są dwie, czyli jedna pewnie jest wadliwa i mi wystrzeli w powietrze. No właśnie. Co jest? Czy ja nie mogę teraz tędy wejść? Mogę się... No kurwa, nie gadajcie. Nie pierdolcie, że ja tam teraz nie wejdę. No jeszcze raz po drabinie spróbujmy wejść.
mogę wejść po tych drabinach? No, największy wróg w gotiku, ta drabiny. Dobra, wiem jak tam wejdę już. Oby to zadziałało. Powinno. Dobra. Uff. Co tam było? Zaznaczam. Aha, drabina, dobra. Uff. Na szczęście całe. Ohoho. Dobra. Ja wyłączam tą pochodzę. Co to jest? Aha, kłozę do tej. Pochodzi z uskrodzonego rozdrabienia zapożyczonego w bocznym tunelu starej kopalni. Ja się będę z wami żegnał. Na razie, cześć. I do widzenia.